trwa 7. edycja ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł, którego celem jest promowanie postaw służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie, podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy, a także zwiększenie motywacji funkcjonariuszy do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze. W Iławie nie brakuje sytuacji, w których policjanci są wzywani do domowych awantur. Zdarza się dość dużo interwencji. Staramy się pomóc jak najlepiej tylko potrafimy. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba, odseparowujemy taką osobę, sprawcę przemocy domowej. Wtedy policjanci otaczają jak najlepszą opieką osoby pokrzywdzone, prowadzą dalsze czynności, postępowanie, a taka osoba, która była w jakiś sposób dla nich niebezpieczna, jest wtedy umieszczana u nas w celi. Niestety coraz częściej funkcjonariusze spotykają się z przypadkami przemocy w rodzinie. Nie ma miesiąca, żeby policja nie musiała interweniować. Często to rola i podejście funkcjonariusza policji ma duże znaczenie w pomocy takiej rodzinie. By promować ich pozytywne działania, konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Na zgłoszenia w ramach obecnej edycji organizatorzy czekają do 31 maja. Jeżeli znacie Państwo policjanta, który w sposób szczególny działa na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej, zachęcamy do wypełnienia formularza, który znajduje się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl. Każdego dnia są gotowi, by bronić naszego życia i zdrowia. Często to oni jako pierwsi są na miejscu wypadku czy pożaru. O kim mowa? O strażakach, ochotnikach. Teraz każdy chętnie może odwdzięczyć się im za ciągłą gotowość do pomocy. Wystarczy przekazać procent swojego podatku jednej z czterech jednostek. Z Boleyn, Fronknowa, Łyny lub Napiwody. Zebrane w ten sposób środki pomagają w wyposażeniu jednostek w tak potrzebny, specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Ten 1%, który byśmy otrzymali, to jest dla naszego bezpieczeństwa, bo kupujemy ubrania ochronne, wszystko, które nam są naprawdę potrzebne, a ten 1% to jednak dla nas jest bardzo dużo, żebyśmy mieli. Ochotnicy pełnią swoją służbę społecznie, po godzinach pracy. Ich działalność jest finansowana jedynie z budżetu gminnego. Mimo to OSP są bardzo dużym wsparciem dla strażaków zawodowych. Rozwój ratownictwa niesie ze sobą coraz większe obowiązki, jeśli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną. Zwiększony jest udział w działaniach, poziom wyszkolenia i wymogi, jeśli chodzi o sprzęt. 1% przekazany na Ochotnicze Straże Pożarne przyniesie korzyść lokalnej społeczności, miastu, gminom i powiatowi. Swój 1% podatku można przekazać, wpisując w deklaracji PIT jako organizację pożytku publicznego Związek Ochotniczych Straży. W rubryce informacje uzupełniające wpisując nazwę wybranej przez siebie jednostki OSP, podając jej nazwę, miejscowość, kod pocztowy i nazwę województwa. Pamiętajmy, nas to nic nie kosztuje, a możemy uratować życie i mienie swoje oraz swoich najbliższych. Młody człowiek ma swój mały świat i własne problemy z nauką, z rówieśnikami, a także z emocjami. Im dziecko starsze, tym więcej czyha na niepokus. Jak więc zapobiec aspołecznym zachowaniom? Poprzez profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego. Program Przyjaciele ZIP-iego skierowany jest do najmłodszych. Międzynarodowe przedsięwzięcie teraz wdrażane jest także w Ostródzie. Na początek zajęcia z pedagogami. Nie ma czegoś takiego jak wychowanie bez błędów. Każdy popełnia błędy, tak? I myślę, że jest to nieuniknione w procesie wychowania dzieci. Czy to szkolnych, tak jak my pedagodzy, czy swoich własnych także. Nauczyciele mają świadomość, że przed nimi dużo pracy. Uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu ma im pomóc w nakierunkowaniu młodego człowieka na dobrą drogę. Tytułowy ZIP-i uczy, bawi i pomaga zrozumieć świat. Kto to jest ZIP-i? No więc kolega, przyjaciel, piesek, kotek. To jest patyczak. Patyczak, który jak gdyby jest tytułowym w projekcie bohaterem, natomiast cały program polega na przeżywaniu przyjaciół tego ZIP-iego, patyczaka, którzy są w szkole, którzy przeżywają i złość, i radość, i zazdrość, i gniew, i wszystkie, i również prześladowanie. W trakcie zajęć nie zabraknie zabawy, ćwiczeń oraz rozmów o sprawach ważnych, o przyjaźni, sukcesach, porażkach i sposobach radzenia sobie z trudnościami. Spotkania będą prowadzone w oparciu o starannie opracowane materiały. Program z powodzeniem realizowany jest w Polsce od 2005 roku.
Te małe dzieci jeszcze nie sięgają po alkohol, nie ma tej przemocy u tych małych dzieci, ale jest to profilaktyka pierwszorzędowa. Właśnie projekt ZIPiego robi tą profilaktykę pierwszorzędową. Ten projekt mówi tym dzieciom, pokazuje, jak określać własne uczucia, prawda? Jak słuchać uważnie rodziców, uważnie nauczycieli, jak radzić sobie z samotnością, jak radzić sobie z problemami, jak pomagać innym. Program będzie wdrażany w pierwszych klasach szkół podstawowych. To będą godziny wychowawcze albo tak zwane godziny karciane. Natomiast ja osobiście będę prowadziła zajęcia z dziećmi w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, więc też inne jakby instytucje włączają się w tego typu działania. Pierwsze kroki zostały podjęte. Nauczycielki z dwójki i czwórki szkolenie mają już za sobą. Zajęcia rozpoczną się wraz z początkiem nowego roku szkolnego, czyli we wrześniu. Kościół świętego Antoniego w Suszu ma blisko 700 lat. Należy do zabytków miasta. Jego architektura jest wizytówką całej gminy. Niestety budynek wzniesiony przed 6 wiekami potrzebuje natychmiastowego remontu. Niezbędna jest wymiana dachu i część jego konstrukcji. Musimy przełożyć dachówki. Po prostu zaczekają. Jest dziurawy dach, dawno nie wymieniany. To jest największy problem w tej chwili. No i oczywiście też później fundament gdzieś ciągnie wilgoć w mury od dołu. Zbieramy fundusze na ten dach ze środków parafialnych, ale no koszt jest przewyższający możliwości naszej parafii. To jest jakieś około 300-400 tysięcy w tej chwili. Mamy już dachówkę, kilka tam 10 tysięcy zebranych, no i teraz czekamy jeszcze na dofinansowania z różnych stron. Ludzie dobrej woli mile widzieli. Dach to nie jedyny problem tej świątyni. Konieczna jest ochrona fundamentów i samych murów przed wilgocią. Kościół nie jest podgrzewany, a to przysparza kolejnych zmartwień, zwłaszcza w czasie długiej zimy. Parafianie już nieraz ratowali suski zabytek. Widać nawet po środku tego kościoła, że gdzieś tutaj jest już dużo pieniążków włożonych w odrestaurowanie i na pewno tutaj parafianie jak najbardziej uczestniczą w życiu tego kościoła i walczą o ten budynek, żeby on przeszedł następne stulecia. No, budynek sam ma już prawie 700 lat. Szykujemy się na 700-lecie kościoła. Przechodził przez różne ręce i był u katolików, i później u luteran, później wrócił znowu do katolików. No, ale niestety no, cała ta kubatura, wiadomo, że to jest starszy budynek, wymaga dużo, dużo środków i tych środków potrzebujemy. Liczy się każda wpłacona złotówka. Dodatkowo informacje o remoncie kościoła w Suszu znajdują się na stronie www.sanktuarium-susz.info. Władze PTTK w Elblągu wspólnie z miastem i partnerami projektu chcą ożywić najpiękniejszy elbląski park. Marzentarnia przede wszystkim jest takim naszym wciąż niewykorzystywanym potencjałem miasta. Jest to marka sama w sobie. Marka, której trzeba pomóc, którą trzeba wypromować, którą trzeba jakby tak troszeczkę pokierować i to jest nasze zadanie. Tutaj mocno chcę podkreślić chociażby badania, jakie przeprowadzał Departament Urbanistyki i Architektury w 2010 roku z panią Marią Lewicką na czele na temat tutaj ulubionych miejsc mieszkańców. W mieście i Barżentaria tam po prostu królowała. Wkrótce w Barżentarni pojawią się specjalne tabliczki. W ten sposób zostaną oznakowane najważniejsze i najbardziej charakterystyczne miejsca, punkty widokowe oraz historyczne. Około 30 takich zestawów pojawi się prawdopodobnie jeszcze w kwietniu. Zostaną zamontowane na drewnianych słupach. Chcemy, żeby to było takie, powiedzmy sobie, jak najbardziej naturalne, żeby wyglądało przyjemnie i dobrze wpasowywało się w las. Nadleśnictwo ze swojej strony przygotuje te słupki, wytnie w lesie, okoruje, opali tak, żeby wytrzymały jak najdłużej. Będą również innowacyjne rozwiązania. Poza tabliczkami pojawią się również kody QR. Po zeskanowaniu takiego kodu będzie przekierowanie na bloga, który ruszy jeszcze w tym tygodniu, dotyczącego Barżentarni. Informacje na temat tego miejsca, tam się znajdą archiwalne jakieś rzeczy. Także będzie można sobie to na miejscu już w tej Barżentarni po prostu przeczytać. Trwają również prace nad aktualizacją nowej mapy Barżentarni. Będzie ona dostępna dla turystów, m.in. w punkcie informacji turystycznej. PTTK myśli również o tych, którzy uprawiają turystykę kwalifikowaną. Jesteśmy na etapie przygotowywania regulaminu, opracowywania książeczki, takiego dzienniczka, do zdobywania odznaki. Czyli już od malutkiego do osób starszych
Każda osoba, która przejdzie sobie dowolnym szlakiem, zwiedzi jakiekolwiek miejsce w Elblągskiej Barżentarni, będzie mogła zdobyć odznakę, bo na nią zasłużyła. Dodatkowo zostaną zrealizowane filmy promocyjne, które będą prezentowane na różnego rodzaju targach, a także w telewizji elbląskiej, która objęła patronat medialny nad projektem. PTTK będzie również organizować różne imprezy cykliczne o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Jak przekonują organizatorzy projektu, to dopiero początek działań na rzecz Elbląskiej Barżentarni. W tym roku PTTK pozyskało z miasta 35 tysięcy złotych na realizację tego zadania. Gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod nazwą Młodzież zapobiega pożarom odbyły się 19 marca w Urzędzie Gminy w Kozłowie. Dzisiaj w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbywają się gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. W tej grupie uczestniczy młodzież szkolna ze szkół podstawowych, która stanowi jedną grupę, i drugą grupę stanowi młodzież gimnazjalna. Turniej ma na celu krzewienie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ekologii i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości i przepisów przeciwpożarowych i praktycznego posługiwania się sprzętem gaśniczym. Uczestnicy udział wzięli w eliminacjach pisemnych, po których komisja wyłoniła po 3 osoby z każdej grupy, dla których przygotowano zestaw pytań ustnych. W grupie młodszej pierwsze miejsce zajęła Julita Suwińska ze szkoły podstawowej w Zaborowie. Drugie miejsce Natalia Semeniuk ze szkoły podstawowej w Kozłowie. W grupie starszej pierwsze miejsce wywalczyła Magdalena Kosewska z gimnazjum w Kozłowie. Drugie miejsce Kacper Kamiński ze Szkotowa. Najlepsi uczestnicy turnieju, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca, wezmą udział w powiatowych eliminacjach, które odbędą się 11 kwietnia w Nidzicy.